Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej. W Radiu Gorzów. Głośno ostatnio o działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a to ZGM wynajmie mieszkania w zamian za remont, a to chodniki ZGM remontuje, a to dofinansowanie na puste stany miasto dostało. No i pytanie, co z rosnącymi długami mieszkańców i współpracą z elektrociepłownią Gorzowską w kontekście ciągle rosnących opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. O tym wszystkim z Pawłem Nowackim, dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, porozmawiamy. Dzień dobry w Radiu Gorzów. Dzień dobry państwu. Du dużo tych pytań zadałem, panie dyrektorze. No sporo, ale to nasza działalność jest dosyć szeroka, dużo się dzieje, sporo zadań na nas, na nas nałożonych, więc Zrozumiałe faktycznie jest faktycznie o czym rozmawiać. A ogólnie mówiąc, myśli pan, że my dożyjemy takiej sytuacji, że w Gorzowie nie będzie kolejki ludzi czekających na mieszkanie komunalne? No życzyłbym sobie tego oczywiście. Zasób mieszkaniowy jest przygotowany na te potrzeby, jakie wynikają z wniosków składanych przez naszych mieszkańców. Jedynie czego, jedynie czy aż czego brakuje, to oczywiście środków finansowych. Czyli liczba lokali. Bierzemy. Oso Pan zna aktualną liczbę osób czekających na mieszkania? A, to, jest, to jest blisko 200 rodzin. Blisko 200 rodzin. Czy my, jak rozumiem, jest taka liczba lokali, tylko oczywiście są to pustostany, są to mieszkania, które wymagają gruntownego remontu, ale te liczby, gdyby się spotkały, to by się zaspokoiły, że tak powiem. Oczywiście, że tak. Jeżeli byśmy dysponowali odpowiednimi środkami, to jesteśmy w stanie przygotować te wszystkie lokale i zaspokoić potrzeby mieszkaniowe mieszkańców Gorzowa. Ale powoli to się dzieje, bo prezydent. Gorzeo ostatnio przekazywał taką informację, że zdecydował o przeznaczeniu kolejnych 26 mieszkań komunalnych do wynajmu pod warunkiem, że najemcy wyremontują je we własnym zakresie, prawda? Zgadza się. Ten program akurat toczy się od kilku lat i cieszy się bardzo dużą taką popularnością wśród naszych mieszkańców, osób, które złożyły już wnioski. Te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i mogą w tym trybem skrócić sobie czas oczekiwania na lokal komunalny. Skrócić, dlatego że deklarują przy, tym, przy tej formie współpracy z miastem, że ten lokal wykonają we własnym zakresie i na swój koszt. Dobrze, tylko tu jest taka trochę chyba cienka granica, tak mi się wydaje, bo jeżeli kogoś stać na remont w dzisiejszych czasach, to wydaje mi się, że stać go też chyba na mieszkanie, czy nie? No nie do końca. Tutaj bym się nie zgodził, panie redaktorze, biorąc pod uwagę te czynniki ekonomiczne i gospodarcze, widzimy jaki jest problem z dostępnością kredytów. Jeżeli mówimy o tej grupie osób, która miała do tej pory tą zdolność, to oczywiście ona zaspokajała swoje potrzeby na rynku wtórnym, na rynku prywatnym. Natomiast dzisiaj jest z tym bardzo duży problem i te mieszkania komunalne to jest... Coś, co rozwiązuje tą podstawową potrzebę człowieka. To... Pamiętajmy, że nawet jeżeli mieszkańcy są nasi zmuszeni do zaciągnięcia zobowiązania finansowego, żeby przeprowadzić te prace remontowe, to na pewno to nie jest tak duża skala i nie jest tak duże obciążenie w przypadku, kiedy nabywamy te mieszkanie na rynku wtórnym czy bezpośrednio od dewelopera i gdzie również musimy przeprowadzić te prace remontowe. Jak, jak się taki remont odbywa? Bo jak rozumiem, to nie jest tak, że ja mogę sobie robić co chcę. Czy jest jakiś nadzór pewnie z fgm w tej sprawie, czy nie ma? No naturalnie, że tak. Mieszkańcy zanim przystąpią do prac remontowych otrzymują od nas zakres tych robót, które należy wykonać ale też chciałbym zaznaczyć, że my jesteśmy bardzo elastyczni o te prace, dlatego że te mieszkania mają służyć docelowo naszym mieszkańcom, czyli zależy nam na tym, aby wykonali je w ten sposób, aby było pełne zadowolenie mm. i żeby się dobrze czuli w tych mieszkaniach. Czyli kolory mogą mieć swoje. Więc, tak więc na etapie takich, takich prac remontowych mieszkańcy do nas się zgłaszają. O odstępstwa i my oczywiście, jeżeli tutaj jest taka możliwość, to oczywiście idziemy na rękę i umożliwiamy wykonanie tych prac, tak żeby te mieszkania były docelowo wykonane ze swoim życzeniem. Jak szerokie? Bo to, to jest, ja rozumiem, to jest indywidualna sprawa dla każdego lokalu, no bo one są w różnych stanach, jeżeli chodzi o, o, o stan faktyczny, tego w jakim jest zastanie osoba, która podejmuje się tego wyzwania remontu i tam mieszkania. Natomiast jakiego rzędu to są pieniądze? Ile trzeba włożyć w taki remont plus minus. Od, od jakich kwot to się zaczyna? Od kilku tysięcy? No myślę, że od kilkunastu tysięcy. Od kilkunastu, od kilkunastu tysięcy. Od kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy. Ja myślę, że taka minimalna kwota, jaką trzeba przeznaczyć na remont mieszkania, to jest kwota 30 40 tysięcy wzwyż. Wyzwysz. Do Gorzowa trafiło już ponad tydzień temu była informacja, że ponad półtora miliona złotych na wyremontowanie 20 pustostanów znajdujących się w zasobach zakładu gospodarki mieszkaniowej. Czy to te pieniądze wystarczą wystarczą rzeczywiście na tych 20 pustostanów? Tak, mamy zabezpieczone środki własne, czyli na ten wkład własny. Zrobiliśmy taką dosyć szczegółową kalkulację. Liczymy oczywiście, że uda nam się wyremontować tych 20 lokali. I to jest jedna z kolejnych takich form i działań, jakie podejmuje miasto wraz z zakładem, aby pozyskać właśnie te środki finansowe i aby móc remontować lokale. Które następnie zostaną przekazane tym e, rodzinom, e, które o to najbardziej zabiegają. Bo tam między innymi jest taki, był taki zapis o tym mówiła Elżbieta Rafalska, europoseł razem z Jackiem Wójcickim Prezydentem podczas konferencji, że tam w pierwszej kolejności chyba będą dostawały osoby te mieszkania, będą miały możliwość skorzystania osoby niepełnosprawne, prawda? Tak, będzie decydowało już o tym e, miasto e, w kwestii samego przydziału hmm. tych loka, lokali, natomiast tak, oczywiście te, te, te lokale trafią do osób e, najbardziej potrzebujących, też do rodzin, które czekają na zamianę mieszkania ze względu na zły stan techniczny budynku i przeznaczenie tych obiektów do rozbiórki. W przypadku no, też stanu zdrowia, tak, który mm -hmm. nie pozwala obecnie tym rodzinom zamieszkiwać w obecnym miejscu zamieszkania, to będzie ta grupa docelowa, do których te lokale wyremontowane trafią. Jak bo Pan ma, pan ma pomysł na to, panie dyrektorze, i już trochę zdradzam, ale, ale za chwilę Pan pewnie tę myśl rozwinie, że Pan powiedział takie zdanie, że bez zewnętrznego wsparcia, bez dużych zewnętrznych pieniędzy, my yy, znaczy będziemy tak dryfować, bo, bo mamy problem zdiagnozowany, bardzo czytelnie pan to przedstawił, jest taka potrzeba, jest taka możliwość, tylko trzeba pieniędzy, żeby te mieszkania dostosować, udostępnić w ten sposób osobom, rodzinom potrzebującym w Gorzowie. Yy, jaki ma pan pomysł na to, żeby sięgnąć po duże pieniądze, które byłyby. Przeskokiem, jeżeli chodzi o, no takim krokiem minowym, jeżeli chodzi o tę sytuację niedoboru mieszkań w Gorzowie, jeżeli chodzi o mieszkanie komunalne. No Tu muszą być rozwiązania już na poziomie rządowym, bo zarówno nas jako zakładu, jak i samorządu nie stać po prostu na znalezienie kwoty blisko 20 czy 20 paru milionów złotych, żeby wyremontować te pustostany. Mówię tylko i wyłącznie o pustostanach, które by zaspokoiły tą liczbę osób oczekujących na mieszkanie komunalne. My tych pustostanów mamy więcej. Więc, po pierwsze, te wsparcie rządowe, które w tej chwili pozyskaliśmy między innymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego, mm -hmm. to jest 20 mieszkań, ale my już docelowo myślimy o kolejnych wnioskach i też rozwiązaniu kolejnego problemu, bo pustostany to jest jedno. Ale dwa, wiele, z, wiele tych lokali z tych pustostanów to są lokale niesamodzielne, lokale bez pomieszczeń takich jak łazienki czy toalety. Więc te lokale kwalifikują się na przebudowę. To oczywiście podraża nam koszty remontów takich lokali więc już szykujemy się szykując się do kolejnych wniosków bo to było przetarcie, złożenie tego wniosku było takie przetarcie po kilku latach cieszymy się bardzo z otrzymanych tych pieniędzy, więc będziemy szykować kolejny wniosek on na pewno będzie będzie złożony na większą ilość lokali myślimy też, aby w tym wniosku czy w kolejnych wnioskach były objęte też lokale, które będą wymagały przebudowy Tak myślę, nie wiem czemu jak, pan, jak o tych pustych stanach pan mówi to mam cały czas przed oczami kamienicę przy ulicy Łokietka. Tam taka ona jest. To, to, to jest w zasobach miejskich? Ale mówimy o kamienicy o te, o... Łokietka 17, tym budynku wyłączonym z użytkowania? Tak, 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 tak. To jest budynek prywatny. Prywatny, no właśnie. Zakład tym budynkiem nie administruje. Przy, przypomniało mi się to przy okazji. Dobrze. Ym, też y, jeżeli chodzi o. Y... Prace remontowe, o, o to co się dzieje, bo to oprócz dużych remontów, gdzie właśnie mówimy o miejskich budynkach, zakład gospodarki mieszkaniowej prowadzi mniejsze remonty i właśnie rozpoczęło się już chyba sześć takich inwestycji. Chodzi o utwardzenie zrujnowanego podwórka przy kamienicy przy ulicy Wyszyńskiego. Mam na myśli chodniki i tego typu sytuacje, czyli Wyszyńskiego 19 przebudowa i modernizacja nawierzchni trzech chodników przy ulicy Słonecznej, utwardzenie kostką wjazdu na podwórko przy ulicy Żeromskiego i modernizację chodnika przy ulicy Dowgielewiczowej, zgadza się? Potwierdzam tak, zgadza się, wszystko to już się wpisało jakby w działania zakładu otrzymujemy na właśnie na te prace dotacje ze strony miasta, która nam pozwala Pierwsze, remontować tą infrastrukturę wokół naszych budynków, budynków miejskich, wspólnot mieszkaniowych, którymi administrujemy. I tak, służy to przede wszystkim naszym mieszkańcom, mhm. tak? więc to już się wpisało. My to realizujemy od kilku dobrych lat. A drugim takim czymś pozytywnym to jest takie wsparcie dodatkowe wydziałów Urzędu Miasta. Wiadomo, tych prac, które należy wykonać w mieście jest sporo, szczególnie tych drobnych, więc tutaj swoim udziałem wpisujemy się w tą całą koncepcję miasta. Mm -hmm. To dochodzimy do podwórek tak? tak trochę tymi chodnikami. I jeżeli chodzi o podwórka, to tutaj modernizacja, czyszczenie tych podwórek, jak to nazwać, to co dzieje się od centrum, tak naprawdę, bo, bo tak zaczęliście, prawda? Mówi Pan pewnie redaktor o rozbiórkach, czyli no, no, rozbiórki, no to, uporządkowanie, uporządkowanie, tak, chyba uporządkowanie tak tych nazwać. wewnętrznych kwartałów, mm -hmm. które służą mieszkańcom. Tak, to też jest bardzo długi proces i my jesteśmy na początku tego procesu. Zaczynamy właśnie od rozbiórek, wyburzania tych obiektów o niskich walorach technicznych, garaże, które kiedyś, komórki, a, tam, które kiedyś służyły innym, innym, innym celom. Czasy się zmieniły, więc te obiekty nie są wykorzystywane, one stoją, niszczają, więc porządkujemy. Chcemy tymi działaniami przysłużyć się też mieszkańcom i zachęcić przede wszystkim naszych mieszkańców do tego, aby później te tereny mogli sami we własnym zakresie zagospodarować. Miasto też wyszło kilka lat temu z taką propozycją, inicjatywą, aby wspólnoty na bardzo korzystnych warunkach mogły te tereny wydzierżawić, a następnie wykupić. I przy wykupie takich terenów obowiązuje na dzień dzisiejszy bonifikata w wysokości 95%. Czyli jesteśmy na etapie początkowym. Natomiast też już od jakiegoś czasu prowadzimy ze wspólnotami mieszkaniowymi, bo głównie to wspólnot hmm. mieszkaniowych dotyczy. Prowadzimy rozmowy i w wyniku tych rozmów my swoimi swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy w przeprowadzeniu całego tego procesu, doprowadzając do tego, żeby wspólnoty mogły Posiadać czy posiąść te tereny, a następnie je zagospodarować, tak żeby służyły mieszkańcom. A wspólnoty mogą same usuwać na przykład, bo jeżeli jest tak, że wspólnota chce przejść tą drogą, którą pan teraz powiedział i tam stoi na przykład, nie wiem, stary garaż, który trzeba rozebrać. Pytanie, czy to na przykład nie blokuje te, tej, tego całego procesu, że na przykład no, w tej chwili nie można go rozebrać, bo jeszcze nie ma takiej, jeszcze nie przyszedł czas na to. Jeżeli jest to na terenie już wspólnoty mieszkaniowej, oczywiście jest to obowiązek nawet wspólnoty mm -hmm. mieszkaniowej, natomiast jeżeli jest to na terenie miasta, raczej tutaj bym sugerował, żeby zdać się na nas. Mamy opracowany plan, który realizujemy już trzeci rok. I sukcesywnie poszczególne kwartały są, z poszczególnych kwartałów są usuwane właśnie te obiekty, o których wspomniałem. Ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, a faktycznie te nasze podwórka będą powolutku nam piękniały dzięki pracy naszej, ale przede wszystkim inicjatywie naszych mieszkańców. Dokładnie. Ostatnie moje pytanie, panie dyrektorze, i chyba trzeba tutaj pochwalić nie żebym nie chciał chwalić Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ale trzeba za. Program mieszkania dla przedsiębiorców, prawda? Bo tu już pierwsze mieszkania są oddawane. Tak, już e, pierwsze mieszkania można powiedzieć, będą lada, moment zasiedlone. Z parapetówki e, tak. niedługo. E, <laughs> Myślę, że tak. Już jesteśmy po pierwszych dwóch odbiorach, z oczywiście pozytywnych odbiorach. Teraz jest ten etap, gdzie przedsiębiorcy uzupełniają dokumenty do Urzędu Miasta, zostaną wystawione stosowne skierowania i przedsiębiorcy będą mogli już zasiedlać te mieszkania swoimi pracownikami. Czyli, krótko mówiąc, pracodawca firma zgłasza się do zakładu gospodarki mieszkaniowej czy do miasta? Do nas, do może do nas bezpośrednio Aha. również można taki wniosek złożyć w mieście, zostanie wówczas nam przekazane Tutaj jest taka ścisła współpraca między Wydziałem Spraw Społecznych a, a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej. Program nie jest określony w żadnych ramach czasowych. On się toczy. Zachęcamy, mieszkania jeszcze wolne są, można się o nie ubiegać, więc zapraszamy serdecznie przedsiębiorców. Jeżeli ktoś chce skorzystać z tej formy, to służymy pomocy. Bardzo dziękuję za wszystkie te informacje Paweł Nowacki, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, był gościem Radia Gorzów. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję ślicznie. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.